Nazywam się Monika Starowicz, jestem artystką z Katowic i jestem związana z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie uczę studentów. Poza tym, że zajmuję się sztuką, to uczę właśnie studentów sztuki plakatu, co nie jest absolutnie dziwne, ponieważ plakat jest chyba jednym z moich najbardziej ukochanych mediów w sztuce i uważam, że to nawet nie jest projektowanie o tyle, ile właśnie sztuka plakatu. Kiedy profesor Ilma Kozina zaprosiła mnie do tego projektu kobiecego, pięknego, to nie miałam wątpliwości, że na pewno te postaci, które zostały mi przeznaczone, pojawią się na plakatach właśnie. Ponadto postanowiłam jeszcze wyeksponować dodatkowe plakaty, oczywiście też kobiece, bo oprócz Fryderyki von Redden i Joanny von Schafgotsch są tu też z nami Ewa Demarczyk i wielka dama jazzu Billie Holiday. Która z przedstawionych postaci do mnie najbardziej przemawia. Trudno mi powiedzieć, bo każda do mnie przemawia w jakiś sposób bardzo mocno. Te dwie damy, te dwie piękne hrabiny, Joanna i Fryderyka, no są na pewno niewątpliwie są takimi bardzo wyrazistymi postaciami swoich czasów. I tak jak Joanna, która ma swoją legendę śląskiego kopciuszka, tak i Fryderyka, która była kobietą w tamtym czasie bardzo wyemancypowaną i światłą, a także wspaniałą gospodynią, panią na swoich włościach, które nieustannie zmieniała, rozbudowywała, działała również dla lokalnej ludności. Tak samo i Joanna, która też jest fundatorką przeróżnych instytucji wspierających biednych ludzi, ale także i pracowników zakładów, które do niej należały, do jej męża. One reprezentują ten piękny świat, który gdzieś już odszedł i którego mi tak bardzo żal, który został zabity, odszedł gdzieś mi pamięć, którego już nie ma. Napotykamy w tej chwili ruiny wspaniałych pałaców na Śląsku i ja z nostalgią się bardzo do nich odnoszę wielką, bo one właśnie przypominają o tych czasach, kiedy te dwie piękne damy działały, kiedy rzeczywiście czyniły dobro, a jednocześnie rozwijały się, bo miały po prostu możliwości. Co do pozostałych dam, no to oczywiście Billie jest duszą jazzu, duszą bluesa. Jej muzyka to jest czysta kobiecość, absolutnie, kobieca emocja, uczucia. No i Ewa Demarczyk, Czarny Anioł polskiej piosenki, którą zaraziła mnie mama i naprawdę, kiedy odkryłam w dzieciństwie malusieńkie single winylowe w domu i nauczyłam się obsługiwać gramofon, to ja natychmiast zaczęłam słuchać i odkrywać te płyty rodziców. I Ewa Demarczyk absolutnie wstrząsnęła mną wtedy. Zakochałam się w jej interpretacjach poezji i powiem szczerze, że całe życie ją kocham. Miałam szansę być przed laty jeszcze na jednym z ich ostatnich koncertów w Teatrze Rozrywki i było to dla mnie naprawdę ogromne przeżycie i przeżyłam katarzis, mogę śmiało powiedzieć, że Ewa odeszła, więc postanowiłam, że zrobię dla niej plakat.